Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu przy Księdze Kronik. Dzisiaj z podwójną dawką, także nie wiem, jak to wytrzymacie, bo mamy Księgę Kronik, która należy do najnudniejszych w całej Biblii, więc 6 godzin spędzić przy takiej księdze, to nie wiem, czy damy radę. Mówię to oczywiście tak troszeczkę ironicznie, jak chyba czujecie w głosie, bo ja absolutnie jestem przekonany. Bo nie będzie. Proszę? Nie będzie Janusza? I Janusz zachorował. Ja pisałem maila, może nie doczytałeś, nie? I prosił, żeby on dwie sesje będzie miał następnym razem, a ja w to miejsce mam dwie sesje dzisiaj. Andrzej. Wystawisz na próbę. Andrzej, jeśli mogę prosić, to pomóż się. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas. Możemy zebrać się przy Twoim Słowie. Panie, prosimy Cię, abyś otworzył nasze serca i nasze umysły, aby to cenne Twoje przesłanie z Księgi Kronik mogło do nas dotrzeć. Byśmy mogli nie tylko zrozumieć to, co masz do powiedzenia do nas przez tą księgę, ale mogli to też zastosować w swoim życiu, przyniosło to owoce w naszym uwielbieniu Ciebie, w naszym życiu codziennym, w naszej służbie. Panie, dla Twojej chwały bądź uwielbiony pośród nas. Amen. Na początek krótko jeszcze raz projekcja całego interesującego nas fragmentu Biblii, czyli pierwsza, druga Księga Kronik i Księgi Ezdrasza i Nechemiasza. To jest taki bardzo zgrubne moje widzenie treści w tych czterech księgach, czy dwóch, bo w zależności jak to będziemy dzielić. Początek to 9 rozdziałów rodowodów, które zaczynają się od Adama, a kończą się wśród repatriantów po niewoli babilońskiej. Taka jest logika tych 9 rozdziałów, ale one sugerują nas, że doprowadzają nas do miejsca, które szczegółowo relacjonuje historia z Księgi Ezdrasza i Nechemiasza. Dlatego ja widzę to w jakiejś paraleli i no widzę, że te księgi zarówno Kronik, jak i Ezdrasza i Nechemiasza, one stanowią jakąś całość. Brak Księgi Ezdrasza, Nechemiasza, powiedzmy, w tej całości no mi osobiście zburzył widzenie całości przesłania, dlatego widzę konieczność, żeby Księga Ezdrasza, Nechemiasza była tym końcowym dopełnieniem dwóch ksiąg Kronik. Drugie paralelne miejsca to jest koniec królowania Saula. Krótkie to było panowanie. Właściwie ostatnio też mówiłem, że to no, mini dynastia jednak była, bo powiedzmy syn Saula krótko, ale jeszcze panował. Ale no, rzeczywiście dynastia przez duży cudzysłów można powiedzieć, ale klęska, kres po śmierci Abnera, po zamordowaniu Abnera, który był przy Iszboszecie, Iszbaalu, no to w zasadzie to królestwo nie miało racji bytu w ogóle. Abner był taką siłą, która powodowała, że ten syn mógł cokolwiek jeszcze, jakkolwiek jeszcze funkcjonować jako król, ale jak zamordowany został przez Joaba, pamiętamy tą historię z ksiąg Samuela, no to królestwo nie miało racji bytu. Księgi Kronik nie relacjonują w zasadzie w ogóle Iszboszeta, Iszbaala, bo no nie skupiają się na tym, tylko mówią o śmierci Saula i po śmierci Saula i jego synów zaraz przechodzą do Dawida. W każdym razie jest to kres pewnego królestwa, które skończyło się niepowodzeniem. Natomiast królestwo Dawidowe, z dynastii Dawidowej, ono zakręciło szerszy łuk, czyli jeszcze parę set lat funkcjonowało, ale ostatecznie, i to jest ten drugi paralelny tekst do upadku Saula, ostatecznie to królestwo również padło, również zostało zniszczone i doprowadziło, znaczy kres tego królestwa to była niewola babilońska. No i historia, która się kończy, to jest po niewoli babilońskiej, czyli mamy taki zestaw chronologiczny od Adama, powiedzmy, do czasów po niewoli babilońskiej i myślę, że warto wspomnieć, że z naszego punktu widzenia jest to do końca kształtowanie się kanonu Starego Testamentu.
bo księga Malachiasza, którą mamy jako ostatnią, ona rzeczywiście z tego samego okresu pochodzi, co czasy Ezrasza i Nehemiasza. Mniej więcej. Więc to mamy okres, kiedy Stary Testament zakończyło się ukształtowanie przy wyraźnym udziale Ezrasza, który w zasadzie rozpoczął coś, co się później nazywało judaizmem rabinicznym, który spotykamy już w jakiejś tam nieco zmienionej, czy mocno zmienionej formie w czasach Pana Jezusa. I ogrom polemik Pana Jezusa to jest właśnie z takimi spadkobiercami, powiedzmy, tej idei Ezraszowej, takiego uczonego w piśmie, przepisywacza pisma, tego, kto dbał o pismo, nie? Który rzeczywiście zadbał o to, żeby ta księga była dostępna dla ludzi, którzy mogli nie tylko ją mieć, czytać, słuchać, rozumieć, wcielać w życie. Nie? To było takie przesłanie i jak się przekonamy, patrząc na historie opisane w księgach kronik, to bardzo duży akcent jest w historii królów na ten aspekt, jak Izrael jest uczony, jak wysyłane są takie kampanie, które mają na celu uczyć lud. To jak będziemy w drugiej części, zobaczymy, jakie to jest gęste, to jest często pokazywane w tej glorii, w tej chwale, która momentami pojawiała się w historii królów Izraela. I ta gloria, ta chwała jest skojarzona z tym wykładem Bożego Słowa, uczeniem Bożego Słowa ludu. Panowanie Dawida, to właśnie to już jest ta część, to jest w dużej mierze przygotowanie do budowy świątyni. Sam Dawid, pojawia się takie sformułowanie parokrotnie, że Dawid nie może zbudować świątyni, bo przelewał krew na wojnie, więc zrobi to jego syn. I poczynania Dawida, tutaj podane w Księgach Kronik, w zasadzie skupiają się na tym przygotowaniu Salomonowi możliwości budowania świątyni, przygotowania kultu świątynnego. I ten kult świątyni jest jakimś apogeum, tym szczytowym punktem tej historii, kiedy te wszystkie idee dotyczące funkcji lewitów, kapłanów, które w mniejszym wymiarze funkcjonowały w przybytku, to w świątyni skupia się cała ta służba kapłanów, lewitów, ten system ofiar, które tam jest, święta i tak dalej. Jerozolima stała się takim centrum. I to jest dla autora natchnionego ksiąg Kronik bardzo ważny moment, bo z niego czerpie później tutaj. Kiedy tu jest restytucja, odrodzenie, świątynia odbudowana i przywracane są te wszystkie rzeczy, które tutaj tak pieczołowicie były realizowane przez Dawida i mówię, apogeum mamy w czasie Salomona. Po Salomonie mamy historię wzlotów i upadków Królestwa Judy, ale akcent jest też bardzo często, jak już powiedziałem, przy tych dobrych królach, że ich powodzenie wynika ze stosowania tych wytycznych, które Dawid przygotował Salomonowi, a oni kiedy wcielili w życie właściwe funkcjonowanie lewitów, kapłanów, kiedy ten kult świątynny był sprawowany prawidłowo, zgodnie z Bożym prawem, to i powodzenie Izraela było. A no my tak odstępowali od tego, no to popadali w klęskę, w ruinę. I myślę, że ten okres to jest pokazanie roli tych lewitów w odnowę ludu. Sekundeczkę, dobrze. No i w zasadzie tak by się zamknął cały schemat tej księgi, czyli punkt wyakcentowany to jest, w sumie patrząc z historycznego punktu widzenia, to jest epizod, kilkudziesięcioletni zaledwie, więc Królestwo Izraela nie osiągnęło nigdy takiego stanu, jakie gdzieś w zamyśle Bożym on był i jest w myśli proroczej odnośnie wielkości odrodzenia Izraela. Nawet to, co się stało tutaj, to jest tylko w maleńkiej skali odrodzenie. Nie jest to takie pełne odrodzenie. Myślę, że proroctwa sięgają o wiele dalej w przyszłość, ale mówię, tym się nie będziemy zajmować. Zaczęliśmy ostatnio wchodzić w rodowody. Więc ja przypomnę ten pierwszy fragment, którym zajmiemy się w tej pierwszej części jeszcze dalej.
Tak, postaram się złapać, żeby było wszystko dobrze. I konstrukcja rodowodów też jest dosyć ciekawa, bo te 9 pierwszych rozdziałów, które stanowią, myślę, najbardziej żmudny fragment i wystawiający na próbę wielu tych, którzy czytają Biblię, żeby w ogóle przez to przebrnąć. I jest znana mi praktyka, że jak ktoś wchodzi do pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Kronik, to przekartkowuje 9 rozdziałów i przechodzi do 10. Bo wydaje się to tak bez treści fragment, a łamać sobie język próbą przeczytania tych imion dość specyficznie, nienaturalnie dla nas dzisiaj brzmiących, to jest nie lada wyczyn. Nie? Ja jednak podjąłem się tego trudu i jestem nie jeden raz i wyszło mi coś takiego w samym schemacie. Czyli jak powiedziałem już wcześniej, zaczynamy od Adama. Pierwszy fragment kończy się na 12 synów Jakuba. Tu jest historia gdyby Izraela, czyli układ, imiona, chronologia Izraela, a tu mamy na końcu repatriantów po niewoli babilońskiej. Czyli mamy coś od Adama do niewoli babilońskiej, i w środku dwie rzeczy wyakcentowane. To jest Juda i wewnątrz Judy jest pokolenie Dawida przez Salomona. W drugiej części to są pozostałe pokolenia Izraela, a w środku Lewici. Lewici i kapłani. I patrząc według zasad hebrajskiej retoryki, główny akcent jest w tej dolnej zawsze części i pada akcent główny na służbę Lewitów i kapłanów. I myślę, że to, co powiedziałem przed chwilą odnośnie roli Lewitów i kapłanów w całej historii Księgi Kronik, pokazuje, że to był świadomy zamysł, żeby pokazać Królestwo Dawida, urwie się, będzie z nim problem, nie przetrwa, nie? Więc Izrael w swej tożsamości przetrwa dzięki służbie kapłanów, lewitów, którzy są specjalnie do tego powołani, żeby przy zmieniających się kolejach dziejów mogli ten lud trzymać przy Bożym Słowie. No i okazuje się, że nawet porównamy za chwilę, bo za chwilę wejdziemy w ten trzeci rozdział o dynastii Dawida przez Salomona, to jak porównamy to z 6 rozdziałem, gdzie jest pokazane Lewici, to konstrukcja jednego i drugiego fragmentu, to jest taka miniaturka, a to jest rzeczywiście pokazane coś szeroko, bardzo szeroko i bardzo ciekawy sposób. Dowiemy się między innymi coś o Samuelu. Proroku Samuelu, co z ksiąg samuelowych nie do końca wynika. Dobrze, więc wchodźmy w tej chwili w ten fragment wchodzimy w tej chwili. Trzeci rozdział Księgi Kronik, także możemy otworzyć swoje Biblię też w tym miejscu, a ja otworzę mój fragment, który o tym mówi. Oto jest to. Daje się zauważyć podział synów Dawida na tych, którzy się urodzili w Hebronie i tych, którzy się urodzili w Jerozolimie. Po pierwsze wersety, trzeci rozdział od 1 do 4, mówią, że 6 mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował 7 lat i 6 miesięcy. Potem panował 33 lata w Jerozolimie, a synowie, którzy mu się urodzili w Jerozolimie, i lista tych synów, jeszcze była siostra Tamar. Nie licząc oczywiście synów żon drugorzędnych, więc taka jeszcze dygresja tutaj się pojawia. Zaznaczyłem na niebiesko 2 imiona. Ktoś podpowie, dlaczego na niebiesko zaznaczyłem te 2 imiona akurat? Przypomnę, kolor niebieski jest o Chrystusie. O Chrystusie. I tak się składa dziwnie, że Chrystus ma rodowody z 2 synów Dawida. Przez Salomona jest rodowód w Ewangelii Mateusza,
a przez Natana w Ewangelii Łukasza. Nie będziemy rozważać rodowodów Jezusa dzisiaj, ale pewnie pamiętacie tą historię, bo przy księgach Samuela już na to zwracałem wielokrotnie uwagę. W Ewangelii Mateusza rodowód wygląda, że sięga do Józefa, a w Ewangelii Łukasza do Marii. Chociaż nie pisze to wprost w Ewangelii Łukasza, tak żeby była jasność, nie? Ale to mówię, że można taki wniosek wyciągnąć. Nie chcę w to wchodzić, ale Natan i Salomon znaleźli się w linii rodowej Mesjasza i myślę, że to jest, no to jest ważne, że to są ci synowie, którzy się urodzili w Jerozolimie. A pamiętacie, jak się nazywała matka tych dwóch synów? Tam pisze. No pisze. Czterej z Batrzeby. To jest też bardzo ważny szczegół. Bardzo ważny szczegół i okazuje się, że waga tego szczegółu, ona urośnie za chwilę, kiedy będziemy rozważać inny zupełnie obszar, ale tu i teraz trzeba pamiętać, że Natan i Salomon. Dalej jest rodowód już ciągniony syna Salomona i on się pokrywa z rodowodem Ewangelii Mateusza do wersetu 17. Zaznaczyłem na czerwono Szelatiel. Widzicie Szelatiel? To do tego momentu chronologia jest zgodna. Mam tu nawet tabelkę, w której jest zestawiony rodowód w Ewangelii Mateusza. I też zaznaczony ten Salatiel, czy Szelatiel, to jest to samo imię. I później w Ewangelii Mateusza jest napisane, że Szelatiel miał syna Zorobabela. I od tego Zorobabela dalej jest ciągniony rodowód do Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Mesjaszem. Natomiast w Księdze Kronik nie ma informacji o synach Szelatiela. Po prostu Szelatiel, a ten Malkiram, który jest dalej, to już jest jakiś inny fragment tego rodowodu. Więc to taka ciekawostka tylko, że te rodowody się zgadzają do Szelatiela, a później Księga Kronik urywa gdyby kontynuację z Szelatiela, a idzie przez innego potomka Salomona. Tutaj w księdze też występuje imię Zorobabela w 19 wersecie, gdybyście zobaczyli, ale to jest inny Zorobabel niż ten w rodowodzie Pana Jezusa. Ja to sprawdziłem i mam tu gdzieś chyba, miałem gdzieś taką uwagę marginesową, ale chyba gdzieś ona się tutaj nie pokazała. No dobra, w każdym razie to nie jest ten sam Zorobabel. Jedno imię miało naprawdę bardzo wielu ludzi w historii, także z tym... A nie, jest jakaś uwaga. Wezdrasza 3.2.3.8.5.2 Zorobabel był synem Szelatiela. W powyższym rodowodzie nie ma podanych synów Szelatiela, właśnie w Księdze Kronik. Zorobabel, syn Pedajasza z pierwszej kroniki 3.19 nie jest zatem bohaterem w Księgi Jezdrasza. Bo ten Zorobabel, pamiętamy, to był ten przywódca właściwie tej pielgrzymki, która wracała do Jerozolimy. Dobrze, ja na temat tego fragmentu nie chciałbym nic więcej, chyba że macie jakieś pytania, uwagi, refleksje, spostrzeżenia. W takim razie przejdziemy do tutaj, do tego fragmentu, który będzie mówił o czwarty rozdział potomkach Judy znowu będzie. Tak jak był drugi rozdział potomkowie Judy, tak po rodowodzie dobrze, przechodzimy do potomków Judy, część druga to nazwałem, ponieważ drugi rozdział miał potomkowie Judy, część pierwsza, część druga, a w środku był ten rodowód Dawida przez Salomona, przy którym byliśmy przed chwilą. A tu jest troszkę więcej tych pogan, więcej ciekawych, wyjątkowych moim zdaniem postaci, których nie ma gdzie indziej w Biblii, a są niezwykłe. Pytanie jedno drobne. Ostatni fragment, który zacząłeś kończyć się na 23
24 wersja, 23, a tutaj naszych jest na 24. To jest. Ja mam poznańską. Jaki jest 24 werset? Na tym planie twoim tu się kończy 24. Tak? Od 3.1 do 24, dlatego się pytam. Wiesz co, tam ja się mogłem pomylić, wiesz, poczekaj. Nie, jeżeli czerówka, to nie ma problemu. Ale nie, nie widzę 24. Jak brzmi 24 werset? Synami Elioenasza, Jasza, byli Podawiasz, Laszik, Pelajasz i tak dalej. A w 23 się zgadza, tutaj zrobili garncarzami jako mieszkańcy na Tajim Gedary? Nie. Nie, synami Elioenasza, byli Elioenasz, Kiskiasz, Kiasz, Kamcicze i tak się kończy. A 23. Okej, okay, to tam się sobie sprawdzić, bo rozumiem, że jest jakiś system. Bo numeracja się niekiedy rozjeżdża w tysiąclecie. Chyba mówimy o dwóch różnych rozdziałach, bo trzecim i czwartym. To jest który, bo... Ja mówię o czwartym. A, o czwartym. A, okej, jeszcze okay, jest. O, sorry, myślałem, że jeszcze tych przepraszam, to ja tu mam. Przepraszam, nie, jesteśmy w czwartym. Trzeci rozdział był dotyczący rodowodu Dawida. Przez Salomona, a czwarty już mówi znowu, synami Judy byli, nie? Okej, zgadzam się. Dobra. I tutaj dwukrotnie występują poganie. W ogóle ja ostatnio mówiłem sporo o tym, że ci poganie się znajdują w rodowodzie. To jest samo w sobie dosyć zaskakujące. A i przeważnie ci poganie występują w takiej no, ważnym miejscu, ważnej roli. Myślę, że szczytem takiego poganina, najważniejszym moim zdaniem, to jest Obed Edomczyk. Tak. O nim dzisiaj nie będzie akurat może, ale więcej później w historii, jak będziemy do tego sięgać, to okaże się to, że to była niesamowita postać. No, synowie Judy, pierwsze 8 wersetów, to w zasadzie nic nadzwyczajnego, ciąg imion. Tu jedynie nas interesujący fragment, że Efrata i Betlejem. Efrata to jest babcia Betlejema. I tu też przy okazji wspomnę, że są niekiedy kobiety w tych rodowodach ujęte inaczej. Bo dlaczego tu jest powiedziane w tym wersecie 4-4. Penuel był ojcem Gedora, a Ezer ojcem Huszy. Ci są synowie Hura, pierworodnego Efraty. Nie jest, że to są pierworodni jej męża. Nawet nie pamiętam, jak ten mąż miał na imię, a to nie jest istotne. Nie, to jest pierworodny Efraty. Czyli jej mąż to był mąż Efraty. Efrata tutaj była ważna w tym rodowodzie, nie? To jest taka ciekawostka. Za chwilę się pojawi jeszcze jedna kobieta, która również no, w podobnej roli wystąpi, jak ta Efrata. No. My wiemy w historii, że Efrata i Betlejem no to stały się znanymi miejscami geograficznymi, konkretnie miasteczko Betlejem. No i jakie ono ma znaczenie dla nas, no to też nie trzeba nikomu tutaj mówić. Nie? Więc ona też jest w jakiś sposób w tym rodowodzie wyakcentowane przez tą niezwykłą kobietę, moim zdaniem, że to jest pierworodny Efraty. Nie? To jest taki szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Ale myślę, że zmienia się zupełnie historia tych rodowodów w 9-10 wersecie. To jest taka dygresja. Mówiłem, że w tych rodowodach pojawiają się oprócz takich ciągu imion, z których czasami coś możemy wyczytać, czasami nic nie możemy wyczytać, tak mówię o swojej refleksji. Tu jedynie z tego pierwszych 8 wersetów wyczytałem w 4 wersecie, że ktoś był pierworodnym Efraty, tylko kobieta była pokazana jako ważna. Nie? Natomiast 9 i 10 werset to już jest niesamowita postać. Jabez. I też nie wiadomo, skąd on się tu wziął, nie ma jakiegoś rodowodu Jabesa, tylko jakiś wrzucony fragment. I powiem, że dla takich fragmentów lektura 9 rozdziałów Księgi Kronik no jest no, szczególnie błogosławiona. Ja mówię, dopiero wytrwały czytelnik, natrafiając na taki fragment, no to no doznaje jakiegoś pokrzepienia duchowego, bo zobaczy postać niezwykłą. Ale
Dlaczego to jest postać niezwykła? Oto myślę, że podyskutujemy trochę o tym. Jabez był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabez, mówiąc, ponieważ w bólu porodziłam. I to rzeczywiście znalazłem wyjaśnienie sensu tego słowa, które może znaczyć strapienie albo ból właśnie. Strapienie, ból. Jabez, ból urodzony, więc ma imię Jabez, ból, strapienie. I tak jakby już zdeterminowany do strapienia i do bólu, do takiego życia beznadziejnego, nie? No, ale Jabez, kiedy sobie już dorósł, no to nie. On nie chce być bólem i strapieniem, nie chce na tym swoim marnym losem się trudzić, narzekać, tylko mówi, wzywał Jabez Boga Izraelowego, mówiąc, obyś mi skutecznie błogosławił, rozszerzył moje granice, a ręka twoja była ze mną i abyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło. Nie chcę bólu, nie chcę utrapienia. I sprawił Bóg to, o co on prosił. Co sądzicie o tym fragmencie? O tym człowieku? Nieprzewidywane są Boże rzeczy. No, pierwszy komentarz. Że jednak historie tworzą jednostki, nie tylko sytuacje społeczno-polityczne, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, ale wybitne jednostki, które nadawają nowy kierunek. Na czym polegała wybitność tej jednostki? Gdybyśmy tak się mogli skupić, bo powiem wam, że na bazie tych dwóch wersetów napisano książkę. Modlitwa Jabesa jest książka. Nie jest ona dużej objętości, ale to już jest książka, nie broszura. Czyli chcę powiedzieć, że ten fragment jest bardzo pojemny w treści. Dla mnie jakby może chcemy powiedzieć, czy ten fragment byłby refleksją do takiego rozważania o wybitności takiej, że po prostu jednostki zmieniają świat. Natomiast na pewno ta jednostka, ten Jabez, nie chce być jakby więźniem swojej sytuacji, w którą wygląda na to, że jest jakby wprowadzony historycznie on sam. Nie? On chce się wybić ponad tą swoją sytuację i chce jakby no, nabrać siły i pełni życia i widzi, że to jest możliwe, o ile Bóg się przychyli do jego prośby. Tak? Z jednej strony szukał Boga, a z drugiej strony wygląda na to, że Bóg popiera takich, którzy nie chcą patrzeć na siebie jako na przegranych od urodzenia. A właśnie, jak on prosił Boga? Jak on prosił Boga? Septuaginta mówi, że przyzywał Boga, czyli to nie była jakaś jedna prośba, tylko jakby taki ciąg aż do skutku. No ciekawe. Dobrze, ale jeszcze chodzi o treść. Jak on Boga prosi, nie? Czy to jest też prośba? Właściwie takie stwierdzenie, jeżeli zechcesz, jeżeli... Gdzie masz to, jeżeli zechcesz? Obyś. Jeżeli mi Bóg... W ogóle Septuaginta mówi trochę inaczej. Dobrze, jeżeli to posłuchajmy Septuaginty z tego. Dobra, no ciekawe. No. Jeżeli mi błogosławisz, czyli nie będziesz błogosławił, tylko jeżeli mi błogosławisz i chcesz poszerzać moje granice, jeżeli twoja ręka jest przy mnie, to pozwolisz mi także przekonać się o tym, gdy nigdy mnie nie poniżysz. I Bóg udzieli mu wszystkiego, o co prosił. No to troszkę jakby... No. Aha. Dobrze, ale skupmy się na tym hebrajskim tekście może w takim razie. Bo mnie zaskakuje to, jak on prosił i rozważajmy tą postawę w kontekście, żeby czegoś się nauczyć w swoich osobistej relacji z Bogiem w sytuacjach, w których się znajdujemy, które mogą być, delikatnie mówiąc, nie takie, jakie byśmy chcieli. Może sytuacja jest przykra, trudna dla nas, skomplikowana. No i chcemy z tej postaci wyciągnąć jakieś lekcje dla siebie. Bo jak on się modli? No, czy macie zwyczaj tak się modlić? Niech się dzieje wola twoja, jest zawarta w tym tekście. No. Może tak, czy tu jest minimalizm, czy maksymalizm? Nie, to jest
maksymalnie. To jest walka Jakuba z właśnie. Tak. On nie prosi, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, Boże, tam mi pomóż. Boże, ja chcę mieć tyle. Chcę mieć granicę odtąd dotąd. O, tak chcę mieć. Rozszerz moje granice odtąd dotąd, nie? On nie chce mieć granic takich malutkich. To jest za mało. Przepraszam, wybaczcie mi, ale no, to rozważanie trafia na nieszczęśliwy kontekst historyczny, w jakim się obecnie znaleźliśmy. Ja nie wiem, co teraz o tym myśleć. Wybaczcie, ale no, z jednej strony ten przykład jest taki, jak mamy. Po prostu tak jakby po prostu, no, mówi, zrób coś Boże, co nie? I teraz właściwie od tego, jak to my odczytamy, to albo ktoś taki, który żąda od Boga, tak? Albo ktoś po prostu jest, oczekuje od tego po prostu od Boga, aby wreszcie złamał to wszystko, nad czym się facet po prostu teraz do tej pory był jakby zamknięty, tak? Bo to będzie, to nadal może być jakby wykrzyczane, czy mocno powiedziane, ale to może być po prostu zupełnie inaczej, przedstawiać może tą postać. Uh-huh. To nie wiem, czy po prostu potrafimy sobie z tym poradzić. A kontekst Jakuba, gdybyśmy ten wzięli pod uwagę, bo myślę, że on tutaj dosyć ciekawie brzmi. Pamiętacie Jakuba, jak się zmagał o to swoje błogosławieństwo? A Ijub? Uh-huh. To ci, którzy zgadzali się z Panem Bogiem, że Pan Bóg zsyła wszystko, a Ijub się buntował, to kto za kogo się modlił? Także no, niezwykle barwna jest ta postać, niezwykle barwna, bo takie maksymalistyczne w swojej treści roszczenia do Boga, można by powiedzieć, nie? Ale czy to jest postawa wiary? Także zastanówmy się przez chwilę, nie? Więc jak on postrzega Boga, jeśli on tak komunikuje te treści? Wysoko na niebie i nisko na ziemi. No. Więc on z jednej strony wie, że on po ludzku mówiąc, jest ból i cierpienie, strapienie, koniec, nie? Ale on ma Pana w niebie, który jest no, w zupełnie innym miejscu, ma inne możliwości i on wierzy, że jego Pan w niebie jest w stanie dać mu coś, co jest, przekracza ludzkie jego myślenie. Więc od tego Pana swojego oczekuje rzeczy, które dla tego Pana są realne i możliwe. Nie ma wątpliwości, że jak on chce, poprosi o szerokie granice, to dostanie szerokie granice. I chyba najbardziej zdumiewające w tym tekście jest końcowe zdanie. I sprawił Bóg to, o co on prosi. Widać, ta modlitwa musiała być miła Bogu. Ale chyba musiał posiadać jakieś... To jest jedyny moment, który może weryfikować różne próby trochę być może takiego no, przesadnego jakby próby interpretacji tych słów, tego całego zdarzenia, że Bóg na to odpowiedział. No myślę, że to jest jakby, w tym się zawiera to, że w tej postawie Jabesa raczej nie było tego, o co moglibyśmy posądzać kogoś, kto mówi i do Boga chce, dawaj, bo od tego jesteś. Tak? Że w tej jego prośbie nie ma arogancji w pewnym sensie i też nie ma jakiejś pychy bo, i egoizmu. Uh-huh. I w tym. Bo gdyby, myślę, tak było, to duch tej modlitwy byłby zupełnie jakby nie po tej linii, po której po prostu Bóg stara się odpowiadać. Tak? Uh-huh. Ale to jest bardzo krótki tekst. I otóż to. W związku z tym myślę, że tak mi się wydaje, że musiał posiadać jakieś cechy, które w połączeniu z błogosławieństwem Bożym nie wyczyniły mu szkody. Bo niekiedy Bóg jakby pobłogosławił osobie szeroko, która no nie jest na to przygotowana, bo ma egoistyczne zapędy i tak dalej, no to może się robić to z szkodą. No musiał mieć coś takiego w sobie, że po prostu no, to, że to otrzymał od Boga, było błogosławieństwem w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dobrze to wykorzystał. Z drugiej strony tak naprawdę, tak dokładnie mówisz, ten jest tak krótki, że można co najmniej zrozumieć, jakoś tutaj zrozumieć i uzasadnić działanie autora, że w tym momencie przekazuje jakąś określoną myśl tutaj
właśnie na tle innej reszty tego, tych bohaterów, to jest dla niego ważna, a niekoniecznie po to, abyśmy no, stworzyli tutaj i nawciskali do tego wersetu 9-10 nie wiadomo jakiej historii. Bo mamy raptem dwa wersety. Ale tak. Musimy pozytywnie na to patrzeć, na to co tam jest napisane, bo ocena jego jest, tego Jabesa, już tam w tym wcześniejszym poważanym lub bardziej. Tak. W naszym przekładzie znakomitszy, czy tam gdańskim, gdański język, jak on to jest, zacniejszy. Aha. Czyli już takie autor już tak go określił w tym rodzaju. Następnie. Tak, tak. Nie, to, właśnie to kontekst, jak powiedział, był przygotowany do tej funkcji. W ogóle dla mnie wydźwięk tego wersetu jest taki też dosyć krótki. Nie bójmy się Boga prosić o duże rzeczy zgodne z Jego wolą. Ale najpierw Ty musisz być też na pewnym poziomie. No właśnie, no pewnym, to człowiek wiary, który tak postrzega Boga i tak się od Niego zwraca. Tu jest Bóg Izraelowy, to jest Jego wzrok, sprawił, a Twoja ręka była ze mną. To jest dla mnie ten taki trójkąt akcentu, który pokazuje, że On na Boga się zwrócił. A tu są Jego sprawy, te maksymalistyczne, jakieś takie błogosławieństwo, które prosi. I tutaj takie, żeby od złego zachować, żeby utrapienie się skończyło. Nie? Troszkę inna kategoria tej prośby jest tu u góry, a tutaj. Ta jest, myślę, nam bliższa generalnie, nie? Ta dolna. Ona też koresponduje z modlitwą Ojcze Nasz trochę, nie? Natomiast no, to jest... No to nie będzie pozytywne i negatywne w tej działaniu pokazanym, to tak? Czyli ochrona i pomnożenie. No. Dobrze. Skończymy Jabesa w tym momencie, ale chciałem celowo, zatrzymałem przy nim, bo no, to jest taka perełka pośród tego rodowodu w Księdze i Kronik. Idziemy dalej. Mamy rekabitów, kenizytów. To właśnie ten pierwszy pogański akcent w tym miejscu. Mowa o tym, że byli oni rzemieślnikami. Za chwilę, jak dojdziemy do nich na końcu, no to się okaże, że oni pracowali przy królu. To też będzie dosyć ważne, ale na razie tylko chciałem powiedzieć o Kalebie. W zasadzie nawet nie ma potrzeby o tym mówić szczegółowo, bo miesiąc temu mówiłem o tym rodowodzie i o tym, że niezwykłe było, że Kenizyta Kaleb był reprezentantem całego plemienia Judy jako zwiadowca. Nie? Więc jaką pozycję miał poganin w plemieniu Judy, że został wysłany? To jest rzecz niezwykła. No, w tym sensie, że o takim rodowodzie nieizraelskim, tak by to trzeba powiedzieć, bo tutaj już był wszczepiony w Izrael totalnie, to nie ulega wątpliwości. Dobrze. Tu jeszcze Otniela wspominam jako też bratanka Kaleba. Otniel, który był później pierwszym sędzią w Izraelu. Nie, to też ta sama gałąź tego rodowodu, to też jest istotne, jak będziemy czytać Księgę Sędziów, czy wspominać Księgę Sędziów. Otniel pierwszy, no to jest właśnie też z tego fragmentu. Ale natrafiamy na drugą kobietę, wersety 4 rozdział od 16 do 18. Tu są znowu synowie Biti, tak jak tam był pierworodny Efraty, tak tutaj mamy synów Biti, ale Biti córki Faraona. Bitia córka Faraona. Ci są synowie Biti, córki Faraona, którą poślubił Meret. Bitia, córka Faraona. Raz, że ona jest tutaj zaznaczona jako kobieta w rodowodzie, tak jak ta Efrata, o której przed chwilą czytaliśmy, nie, że jest, to nie są synowie Mereda, tylko to są synowie Biti. Czyli ta Bitia, no, jakoś... No była jakąś szczególną kobietą, ale córka Faraona, nie wiem, jakie macie myśli związane z tym, no Bitia, córka Faraona. Córki Faraona mamy w historii pierwszą, tą, która Mojżesza przygarnęła. I mamy córkę Faraona, która była żoną Salomona. Nie, takie chyba, mi się przychodzą na myśl takie córki Faraona, gdzieś, które się wplatają w historię Izraela.
A tu jakiś meret, jakiś Judejczyk sobie tam mało znaczący, bo kto co wiemy o meredzie? No wiemy, że był, że się urodził, że umarł, że miał córkę Faraona za żonę. Jak to się stało, że córka Faraona znalazła się w tym miejscu? No. Wiadomo, jest więcej pytań niż odpowiedzi, ale gdybyśmy... Nie jestem w stanie zapłacić za tę informację. Ale wyobraźmy sobie sytuację całkiem możliwą, bo też próbowałem, ja kiedy dociekałem nad tym, próbowałem znaleźć, w jakim momencie historii to mogło być. Nie znalazłem. Nie da się w moim odczuciu, przynajmniej przy moich próbach, określić, jaki to był czas. Ale zakładam, że może być prawdopodobne, że to mogło być w okresie Eksodusu. I gdyby, mówię, to nie jest twierdzenie, to jest jedna z możliwości, jak sobie biorę pod uwagę, bo to był moment, kiedy Izrael mógł się przenikać z Egiptem, nie? Tylko Izrael w czasach Eksodusu to jest lud uciemiężony, niewolników. No więc skąd tam by się mogła znaleźć? Znaczy wiesz, oni w Egipcie wszystkie szprychy chytali, nie? Że pewnie zabrali ze sobą nie tylko te drogocenne rzeczy, ale zabierali też co fajniejsze dziewczyny. O pobycie na pustyni czy o pobycie w Egipcie? W Egipcie już i Eksodusie mówię. Gdyby to było w okresie Eksodusu, kiedy plemię Judy, no to wcześniej trudno powiedzieć, bo plemię Judy rozrosło się w Egipcie, nie? Więc tam to się mogło wydarzyć, Janek? No, z takiego rozważania można wysnuć, że ta córka wcale nie musiała być chętnie widziana na dworze króla Faraona, prawda? Bo ona mogła posiadać jakieś elementy, które dyskwalifikowały ją. Poza tym musimy wiedzieć, no nie wiem jak tam w rysie historycznym, że przecież zmieniały się dynastie faraonów i jedne zostały wypędzone, jedne zostały zabite, zamordowane, jak to było z królami izraelskimi, prawda? Że wyrżnięto i ci ludzie musieli się uciekać. To, że ktoś był synem, znaczy jakiegoś króla, ale... Jeśli to była córka faraona z tej dynastii, prawda, wyciętej, no to mógł mieć inny wymiar. Dlatego no. Ja mówię, to nie, my sobie wyobrażamy, że prawda, syn króla to już jest kimś. A okazuje się, że syn króla wcale nie musi być, bo tym mamy z historii Mewisza, no, z tymi różnymi, prawda, co byli biedakami, znaczy zostali oszukani, nie? Mając, mówię, więcej pytań niż odpowiedzi. Ale nie mniej jest to świadectwem, że w tych żyłach, jakbyśmy to powiedzieli, płynie już błękitna krew. A jest takie przysłowie, lepiej spotkać się z panem z panów, niż z panem z chamów. Dla mnie, nie jedno zdanie, tylko dla mnie to są takie rodzynki tych takich właśnie pozornie nudnych rodowodach, gdzie oprócz wielu innych być może idei przekazują taką myśl, że miłość, być może, no nie można wykluczyć, skoro poślubili, no to byli po prostu zakochani, potrafi przełamać przynależność etniczną, państwową, religijną, tylko tutaj no, w obrazie miłości właśnie mężczyzny i kobiety, tak być może. Ale no, taka ciekawa idea, nie? No, z wszystkich innych, które tam sobie być może kryją, nie? Tak. To może być silniejsze niż taka uświęcona czystość, prawda, oddzielenie Izraela od wszystkich innych. W każdym razie, jak się czyta ten nudny fragment, to takie coś, jak mówię, takie rodzynki wybijają z rytmu, nie? I ci otwierają jakieś drzwi do pewnych rozważań. To poświęciliśmy kilka chwil tym rozważaniom, a myślę, że Bitia, córka Faraona, zostanie nam w głowie jako ważna postać biblijna. Bitia, córka Faraona, czyli po Jabesie mamy nową postać, której nigdzie indziej nie znajdziemy. Więc księgi warto czytać. I końcóweczka tego czwartego rozdziału to są znowu poganie, garncarze, Jokim i mężowie z Kozeby oraz Joasz i Sara, którzy właśnie i tutaj panowali. Jak jest w warszawskiej? W Biblii Poznańskiej to słowo, bo trudno powiedzieć, że oni... 22. To jakimi mężowie z Kozeby panowali nad Moabem? No właśnie.
No i to słowo panowali, Biblia Poznańska ma ożenili się, mieszkali w Moabie. Septuaginta ma mieszkali, tak? Ma 422 mieszkali, bo tu mam... 422. A także Joakim i mężowie z Choreby oraz Joas i Saraf mieszkający w Moabie. O, mieszkający w Moabie. Wydaje się, że mi się wydaje, że mieszkający najbardziej oddaje. I to mi przypomina historię z Księgi Rut, gdzie rzeczywiście Judejczycy pomieszkiwali w Moabie w różnych okresach trudniejszych dla nich, głodu czy tam czegoś, więc to jest całkiem możliwe. Ale interesujące dla mnie jest dalszy fragment, że są to wydarzenia bardzo dawne. Byli zaś oni garncarzami, jako mieszkańcy Netai i Gedary, mieszkali tam przy królu ze względu na prace dla niego wykonywane. Mieszkali przy królu i Księga Przysłów 22-29 komentuje. Widzisz biegłego w swoim zawodzie? Będzie on stał przed obliczem królów, a nie przed ludźmi prostymi. Czyli taki fach mieli w ręku, że oni byli przy królu. Że król chciał z tego fachu, który oni mieli, korzystać. Manufaktura jakbyśmy to powiedzieli, porcelany, to była nie tylko w Dreźnie, ale i przy Auguście, prawda, który miał swoje własne fabryki. No właśnie. Więc proszę. Tu jest ciekawe, bo patrzę do Gdańskiej, bo tutaj są podane tak, jakby mieszkali w Netaim i Gedera, dwie miejscowości, a Gdańska dodaje, że mieszkali w sadach między płotami. Aha. I przy, którzy tam przy królu dla robót jego mieszkali. Że, no bo przy królu mieszkać w Netaim i w Gedera, czy w tych miejscowościach król przemieszkiwał? Nie, nie, tylko tam były złoża gliny odpowiednie. Może właśnie o to chodzić. No. W każdym razie pracę wykonywali dla króla. To jest ważne, nie? Że rzemiosło tych ludzi było tak dobre, że król korzystał z ich usług. Tylko że myślę, że jest to jakaś zachęta dla nas. Czy jest to dla nas zachęta? Może tak, bo ja sugeruję, że jest zachęta, nie? Ale czy jest? W kontekście też Księgi Przysłów. Do czego cię zaprasza Księga Przysłów? Czy nie do tego, żeby być biegłym w swoim zawodzie? No, ja bym dla Tuska raczej nie chciał pracować. Proszę? Ja bym dla Tuska raczej nie chciał pracować. Nie, żartuję. Pominąłem się, ale chodzi o pewną ideę, która to jest zawarta, nie? Że będziesz biegły w tym, co robisz. Będziesz naprawdę oddany, umiejętny. No to naprawdę będziesz na zaszczytnym miejscu. Za chwilę będzie przerwa, dobrze? Wiesz, to może poczekałem, bo to właściwie jest końcóweczka. W każdym razie myślę, że jest to zachęta dla młodych ludzi, żeby się kształcili, żeby rzeczywiście w swoim rzemiośle byli dobrzy. To cokolwiek to będzie, nie? Cokolwiek to będzie. Bo wtedy przy królu będą. Czyli rzeczywiście tak dobrze wykonywana praca, że rzeczywiście pracodawcy będą się zabijać o takiego pracownika, nie? Więc to jest dla nas jak najbardziej cenna wskazówka, żeby takimi być. To koresponduje też z nauczaniem Pawła, jak miał być niewolnik w stosunku do swojego pana i tak dalej, nie? Janek? No, najlepiej widać, kogo zabrał z Jerozolimy przy pierwszym najeździe z Jerozolimy, prawda? No właśnie. No tych rzemieślników właśnie rozmaitych, dobrych w swoim fachu. Dobrze. I tym akcentem zrobimy krótką przerwę i za chwilę wrócimy do dalszych fragmentów.